Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was 18 rzeczy, które zostały z jakiegoś powodu zablokowane w grze Fortnite. Umówmy się, moi drodzy, jeżeli stawicie pod tym filmem 18 tysięcy łapek, no to nagrywam kolejny odcinek z ciekawostek. Jako że my na tym kanale zajmujemy się gamingiem, a wy jesteście fanami tego typu rozrywki i na pewno nie jedno z was chciałoby zostać zawodowym graczem e-sportowym, to chciałem wam polecić bardzo fajny film o tematyce gamingowej. Jego tytuł nosi Za duży na bajki, a premiera tego filmu odbędzie się już 18 marca. Film opowiada o chłopcu, który chce zostać zawodowym graczem e-sportowym. Wspólnie z przyjaciółmi trenują i walczą o zakwalifikowanie się do wielkiego turnieju gamingowego. Gramy dzisiaj? Nie wiem. Dzisiaj przyjeżdża ciotka baby, Mariolka. Jest psychicznie niezrównoważona. Walduś w drodze po swoje marzenia musi stawić czoła problemom, zarówno osobistym, jak i miłosnym. No niestety, w tym nie pomaga mu jego ciotka. Walduś, jutro odpalasz rower. Ja jestem e-sportowcem i to jest mój priorytet. A masz już dziewczynę? Ona ci zryje beret. Ale dzięki temu chłopak robi wielki krok w dorastanie. Halo? Ona jest dla mnie idealna, rozumiesz? Taką dziewczynę chcę. No to cię wzięło. Jakby to powiedział mój stary, chyba wąsy ci rosną. Znasz moje życiowe priorytety. Turniej, kasa i psychofanki. Teresa, wyluzuj. To jest kumaty gość. Dawaj, 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 dawaj. Ona się nade mną zwiększa psychiatrycznie. 3, 2! Ciotka! Może ją zatkał? Sam się zatkaj. Jest to kino familijne. Historia przedstawiona w tym filmie na pewno spodoba się młodszym, jak i dorosłym widzom. Ja sam oglądając ten film mega się bawiłem. Teksty oraz sytuacje, w której występuje Walduś, są po prostu majstersztykiem. Warto zobaczyć jest ten film wspólnie z przyjaciółmi w kinie. Może z którąś postacią się utożsamicie. A jak dobrze wiecie, wspólne oglądanie filmów przed wielkim ekranem w kinie jest niezastąpione. A jeżeli po seansie zabraknie wam towarzystwa Waldusia oraz jego przyjaciół, no to możecie sięgnąć po książkę Za duży na bajki, do której link oczywiście znajdziecie w opisie. Uważam, że historia jest naprawdę mega ciekawa, warta uwagi, więc dajcie znać w komentarzu, czy 18 marca wybierzecie się na ten film. Zaczynamy od kolaboracji Fortnite x Mortal Kombat. Od wielu lat fani gry Mortal Kombat chcieli zobaczyć swoje ulubione postacie w grze Fortnite. Epic Games w rzeczywistości zamierzał dodać skiny Mortal Kombat w sezonie 5, rozdziale 2, ale zamiast tego zdecydowali się na Street Fighters. Zgodnie z plotkami decyzja została podjęta w ostatniej chwili, ponieważ gra Mortal Kombat może być uważana za dość brutalną, jak na standardy gry Fortnite. Pomijając fakt, że John Wick, Deadpool, Kratos oraz Predator są w grze. W trailerze sezonu 3, rozdziału 2 widać Johnny'ego Cage'a. Możemy to traktować jako wskazówkę, że Mortal Kombat jest zabroniony w Fortnite. Ale kto wie, być może Epic Games zmieni zdanie w przyszłości. Jest wiele skórek z serii Icon, a jedną z nich posiada Travis Scott. Jeżeli chodzi o Travisa Scotta, był on ogromną częścią w historii Fortnite. Dzięki swojemu koncertowi Astroworld i jego wielkiemu sukcesowi. Przed koncertem mogliśmy zakupić w sklepie skórkę Travisa Scotta. Po latach jego zestaw nigdy nie wrócił do Fortnite. Stał on się wielkim memem, który wszyscy próbowali odgadnąć, kiedy powróci do sklepu. Natomiast 7 listopada 2021 roku podczas koncertu Astroworld, czyli największego eventu organizowanego przez Travisa Scotta, doszło do ogromnej tragedii. Gdy rozpoczął się występ Travisa, tłum fanów zaczął napierać na scenę. Po około 20 minutach wybuchła panika. Napierający tłum pozbawił życia aż 10 osób. Raperzy Travis Scott i Drake zostali wymienieni w pozwie o wartości 750 milionów dolarów, jak i złożono w imieniu 125 ofiar. Wizerunek rapera po tym wydarzeniu bardzo ucierpiał, dlatego Epic Games prawdopodobnie nie zdecyduje się, aby powrócił ten skin kiedykolwiek do sklepu. Porozmawiajmy teraz na temat domyślnej OG emotki. Jeśli jesteś OG graczem, to powinieneś pamiętać, że w tamtych czasach domyślna emotka posiadała 3 wersje muzyk. Trzecia muzyka była w rzeczywistości bardzo mocno zainspirowana twarzą George'a Michaela, co sprawiło, że był to ogromny problem z prawami autorskimi. Emotka została usunięta, a Epic Games udawał, że po prostu ta emotka nigdy nie istniała. Możemy śmiało powiedzieć, że ten taniec nie powróci już do Fortnite. Chyba że Epic Games zdecyduje się zmienić tą emotkę i zostanie dodana do serii Icon. Chińska wersja gry Fortnite różniła się nie tylko przedmiotami kosmetycznymi. Posiadała też ograniczenia czasowe dotyczące ile godzin dziennie można było grać w grę. Fortnite w Chinach nie posiadało mikrotransakcji, co oznaczało, że karnet bojowy był za darmo. Można było nawet usłyszeć plotki, że dostawało się fałdolce za wykonywanie jakichkolwiek wyzwań, zamiast punktów expa. Niestety dla wszystkich chińskich graczy, którzy byli zakochani w grze Fortnite, gra została całkowicie zakazana w kraju. Tencent oraz Epic Games zamknęły serwery na zawsze w zeszłym roku. Przyczyna zamknięcia wszystkich serwerów do tej pory jest niejasna. Sam osobiście uważam, że Epic Games bez mikropłatności nie był w stanie utrzymać tyle serwerów za darmo. Skórki pay to win.
Były to skórki, do których zaliczały się bohaterki oraz plastikowe żołnierze. Fortnite'owa społeczność błagała o ich usunięcie z gry. Ja sam osobiście posiadałem skórkę bohaterki oraz plastikowego żołnierza. I dobrze pamiętam, że jeżeli dostosowaliśmy jednolity kolor do bohaterki, czarny albo biały, to na mapie w niektórych momentach byliśmy praktycznie niewidzialni. To samo dotyczyło plastikowego zielonego żołnierza. Mi na szczęście udało się nagrać odcinek, jak troluję innych graczy używając tych skinów. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tych materiałów, no to klikajcie link w opisie. Po oburzeniu społeczności na szczęście Epic Games wprowadziło pewne zmiany. Usuwając wszystkie czarno-białe skórki superbohaterek i zmieniając zielony kolor plastikowego żołnierza na szarawy kolor. Do końca sezonu zostało zaledwie kilka dni, więc postanowiłem, że na dobry start nowego sezonu rozdam wam kilka kredytów bojowych. Wystarczy, że wpiszecie mój kod FARE do sklepu jeszcze dzisiaj i napiszecie w komentarzu, jaki jest twój ulubiony skin. Za wszystkich mocno trzymam kciuki i dziękuję każdemu, kto wspiera mnie z kodem FAREL. Fizyczne problemy skórki Climity. Jest to prawdopodobnie jedna z najzabawniejszych i najbardziej przypadkowych rzeczy, które kiedykolwiek sprawiły, że Fortnite trafiło na pierwsze strony wiadomości. Jeżeli nie pamiętacie, to w rozdziale pierwszym do gry została dodana skórka Climity. W tym czasie Epic Games do swojego silnika gry dodał realną fizykę wstrząsów, co spowodowało niestosowne poruszanie się niektórych części ciała podczas używania jednej z emotek. Po tej wtopie cały internet wpadł w szał. Epic Games szybko usunął realną fizykę wstrząsów z gry, nazywając to wstydliwym wypadkiem. Oznaczałoby to, że nie było to zamierzone, no ale w końcu ktoś to zaprogramował. Policyjne samochody. Jeżeli chodzi o policyjne pojazdy, to w 2020 roku świat przechodził naprawdę trudny okres. Epic Games po cichu usunęli samochody policyjne z gry, aby uniknąć kontrowersji i do dziś nie wróciły. Epic Games nie tylko wyłączył radiowozy policyjne, ale całkowicie usunął je z gry. Nie są nawet dostępne w trybie kreatywnym. OG Burst. Broń została całkowicie zmieniona i przerobiona w rozdziale drugim, otrzymując zupełnie nową tożsamość. Od tej zmiany minęły już prawie 3 lata, a my gracze do tej pory nie dostaliśmy żadnego znaku o jej powrocie. Pamiętacie The Block? Został ogłoszony w sezonie 7, rozdziale 1. The Block wydawał się idealnym pomysłem. Gracze byli w stanie stworzyć własną budowlę, a Fortnite faktycznie umieszczał budowlę graczy w grze. Było to niesamowitym pomysłem przez jakiś czas, dopóki The Block nie zaczął mieć swoich problemów. Twórcy map dodawali tajne skrzynie, aby profesjonalni gracze mieli przewagę w turniejach. Nie było to aż tak wielkim problemem, aż do pewnego momentu, kiedy pojawił się pewien gracz, który przypieczętował los The Block na dobre. Twórca o nazwie Fury wydał mapy, która wydawała się dosyć niewinna. Ale dwie osoby zauważyły scenę w piwnicy, która wyglądała co najmniej wątpliwie. Zaczęły się pojawiać o tym artykuły w internecie. Epic Games szybko usunął tą miejscówkę z gry, zmieniając na inną. Kilka miesięcy później całkowicie usunęli The Block i chyba już nigdy go nie zobaczymy. Friendly Fire, czyli drużynowe zabijanie. To pamiętają tylko i wyłącznie OG gracze Fortnite. Kiedyś można było zabić swojego kolegę bez żadnych konsekwencji. Ludzie w taki sposób robili sobie żarty swoim przyjaciołom lub przechodzili na inny tryb gry z dobieraniem graczy i wtedy bezlitośnie mogli trollować innych graczy, ich zabijając. Niektórzy streamerzy, zabijając swoich teammate'ów z drużyny, zostali zbanowani w grze. Po tonie skarg Epic Games zdało sobie sprawę, że to nie jest dobra funkcja i usunęli ją na zawsze. Jeśli chodzi o profesjonalną grę, w Fortnite istnieje wiele sposobów na uzyskanie przewagi nad przeciwnikiem, a jednym ze sposobów było rozciągnięcie ekranu. Profesjonalni gracze w 2019 roku rozciągali swoją rozdzielczość, aby widzieć więcej, a gracze stawiali się więksi i byli łatwiejsi do trafienia. Epic Games usunęło tą funkcję i zdyskwalifikowało każdego, kto używał tej funkcji w trybach turniejowych. Kolaboracja z Samus byłaby pierwszą w historii kolaboracją Fortnite z Nintendo i prawdopodobnie byłaby to najpopularniejsza kolaboracja w sezonie 5, rozdziału 2, ale niestety plany dania Samusa do gry zostały anulowane w ostatniej chwili. Zapowiedź Samusa widzieliśmy także w jednym z komiksów Batmana. Nintendo zezwoliło na dodanie skórki do Fortnite, ale pod jednym względem. Miał być to ekskluzywny skin Nintendo Switch. Niestety Epic Games nie zgodziło się na taki krok i finalnie do współpracy nie doszło. Machanie kilofem w trybach turniejowych. Podczas turnieju różni gracze machali do siebie kilofami, aby ich nie zabijali. Wtedy mogli się teamować. Epic Games jednak zmieniło szybko zasady turnieju. Jeśli zamachasz kilofem do innego gracza, to zostaniesz wyrzucony z trybów turniejowych. Banująca huśtawka. Huśtawka miała ogromny błąd przerywający rozgrywkę. W rozdziale pierwszym huśtawka miała działającą fizykę, w której naprawdę można było się huśtać, ale miało to niezamierzone konsekwencje. Gracze, którzy skakali na huśtawce, dostawali bany za cheatowanie. Epic Games postanowiło wyłączyć tą funkcję, a ci, co zostali zbanowani, ich konta zostały odblokowane. Fortnite na telefony zostało zbanowane, ale tylko na urządzenia firmy Apple. Kiedy Apple wyrzuciło Fortnite ze swoich sklepów z aplikacjami, zaszokowało to cały świat. Na wszystkich urządzeniach systemem iOS nie można już grać w Fortnite.
Dla tych, co mają szczęście i nie usunęli gry ze swoich urządzeń, mogą dalej kontynuować rozgrywkę. Ale istnieje alternatywny sposób, aby zagrać Fortnite na iOS. Aby zagrać, potrzeba pobrać GeForce Now, który niestety jest bardzo zbugowany i zlagowany. Sam osobiście posiadam iPhone'a i ubolewam nad tym, że nie mogę grać na nim Fortnite. Miejmy nadzieję, że Apple dogada się jak najszybciej z Epic Games i że gra znowu będzie dostępna do pobrania. Każdy OG gracz pamięta, co to jest Double Pompa. Double Pompa była najskuteczniejszą taktyką w rozdziale pierwszym. Jeżeli się nie nauczyłeś podwójnej pompy, to zostawiałeś w tyle. Niestety Epic Games kilka miesięcy później dodał opóźnienie czasowe do strzelb. Double Pompa powraca czasami do gry, ale jest to tylko i wyłącznie przypadek. Jednym z wyrzuconych przedmiotów jest tropiciel burz. Był to rzadki plecak, który został przypadkowo dodany do gry w trakcie sezonu 4 rozdziału 1. Pewnego dnia ludzie zauważyli ten przedmiot na ziemi, który mogliśmy podnosić i nosić jako plecak. Pokazywał on nam, gdzie występuje kolejna strefa, ale po kilku minutach Epic Games usunął ten przedmiot z gry i już nigdy nie wrócił. Okazało się, że ten przedmiot nigdy nie miał być wydany i był to przedmiot deweloperski, który przypadkowo został dodany do gry. Face Jervis, tego gościa chyba każdy z nas zna. Był jeden z najpopularniejszych osób, jeżeli chodzi o turnieje. Jego cel polegający na tworzeniu wyjątkowych filmów z cheatami okazał się jego upadkiem. Pewnego dnia wypuścił na swój kanał na YouTubie film, w którym testował aimbota. Chciał sprawdzić, jak wygląda rozgrywka oczami oszusta. Niestety Epic Games nie odebrał tego w ten sposób. Jervis został zbanowany na stałe i trafił na czarną listę Epic Games. Nie będzie już mógł grać w tą grę. Sprawdź teraz mordeczko, czy już kliknąłeś łapeczkę w górę. Jeżeli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem i koniecznie weź udział w konkursie na karnet bojowy, który będę rozdawał na nowy sezon. Wystarczy, że piszesz mój kodzik Farel do sklepu, a w komentarzu pochwalisz się, jaki jest twój ulubiony skin. Polecam wam jeszcze raz film Za duże na bajki i pamiętajcie, że premiera startuje 18 marca. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!